Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Mikołaj, akwarystyka zimnowodna. Dzisiaj, tak jak prosiliście, aktualizacja, co słychać u cierników. Tutaj właśnie pierwsze karmienie, mrożonka ochotki i cyk, babka z powierzchni ściąga. Ten film będzie takim montażem z kilku różnych karmień. Zobaczcie tutaj, jak babka jest żarłoczna. W zasadzie potrafi zjeść zdecydowanie więcej niż wszystkie pozostałe cierniki razem wzięte. Bardzo szybko trawi. Po zjedzeniu ma taki duży brzuszek, a jednak po godzinie praktycznie już ma płaski brzuch i już chce jeść więcej. Następne karmienie, tym razem mrożony solowiec. Cierniki również bardzo chętnie go jedzą. Myślę, że równie chętnie jak ochotkę, nie ma różnicy. Zauważcie tutaj, jak babka już jest wyćwiczona, mimo że jest rybą denną, to bardzo chętnie podpływa do powierzchni, gdy tylko otwieram klapę i już tutaj czai się, żeby zgarnąć kąsek. Czasami możecie zaobserwować, o tak jak tutaj, że ukąsi jakiegoś ciernika podczas karmienia, ale mogę was uspokoić, że to się dzieje tylko i wyłącznie przy karmieniu. Na co dzień oba te gatunki żyją tutaj w tym malutkim akwarium bardzo pokojowo. Warto też zaznaczyć, że ciernik jest niezwykle twardą rybą, można powiedzieć pancerną. Oprócz kolców do obrony, które tutaj stroszą przed babką, jak się zbliża, posiada również takie płytki kostne zamiast łusek, więc naprawdę nic im się nie stanie, jak zostaną raz ukąszone dziennie przez babkę. Wiecie już zatem, czym karmię cierniki. Zazwyczaj są to mrożone larwy ochotki bądź solowca, tak jak tutaj widoczna. Sprzedawane są w sklepach akwarystycznych w takich kostkach, wyglądających trochę jak czekolada. Czasami dla odmiany dostają pokarm żywy. Są to również larwy różnych owadów. Bum! Zobaczcie, jak babka wciągnęła. Jeżeli ktoś śledzi kanał, to zauważy, że cierników było 7, a teraz na wszystkich tych karmieniach jest ich tylko 5. Co się z nimi stało? Otóż dwa z nich prawdopodobnie były chore, nie chciały pobierać pokarmu, były odłączone od reszty stada, trzymały się gdzieś w kącie. Tak więc musiałem dla bezpieczeństwa pozostałych się ich pozbyć, a zrobiłem to w następujący sposób. Podsumowując więc, zostało 5 cierników, które mają się, jak zresztą widać, bardzo dobrze. Babka zresztą również ma się wyśmienicie. Jako że mamy końcówkę roku, to dobry czas na podsumowania i plany na przyszły rok. Bardzo jestem zadowolony z tego tutaj widocznego akwarium. O, zobaczcie, jaka babka jest żarłoczna. Nazwijmy to odwzorowaniem Zatoki Puckiej. Niestety hodowla krewetek się nie udała. Początkowo był taki pomysł, żeby to było takie krewetkarium dla krewetek występujących w Bałtyku, dla krewetki atlantyckiej. Ze skorupiaków rozważam wprowadzenie krabika amerykańskiego. Jest to gatunek inwazyjny, którego można spotkać chociażby w Martwej Wiśle, więc mam tutaj podejrzenia, że wytrzyma w wodzie całkowicie słodkiej. Jeżeli nie, to trudno, jest to gatunek inwazyjny, więc nikt za nim nie będzie płakać. Jeżeli chodzi natomiast o ryby, to do tego mniejszego akwarium mam pewien pomysł na bardzo ciekawą rybę. W zasadzie na YouTubie w akwarium prawie nic o niej nie ma, także to będzie nowość. Dlatego też zachęcam was w tym momencie, aby dać suba i kliknąć na dzwoneczek, co byście nie przegapili nowości w przyszłym roku.
w większym akwarium, natomiast z pewnością się coś zmieni. Okonek tam sam nie zostanie, nie wiadomo czy w ogóle zostanie, jak będzie agresywny w stosunku do innych rybek, które będę chciał tam wpuścić, to będę musiał się jego pozbyć. Dajcie znać, jakie ryby byście chcieli zobaczyć w moich akwariach, albo filmiki, na jaki temat byście chcieli zobaczyć. W ogóle zostawcie jakiś ślad po sobie. Będę wtedy wiedział, że warto dla was nagrywać. W obecnej chwili, jak montuję teraz ten filmik, mam już 44 suby, za co bardzo wam dziękuję. Dziękuję wszystkim aktywnym. Zmieniłem również trochę formułę nagrywania, tak jak mi zaproponowaliście. Nagrywam głos w trakcie montażu teraz. Zobaczymy, czy będzie lepiej. O, zobaczcie, jak babka gania teraz się z ciernikami. I bum, nie ma. Dobra, starczy tego gadania. Dziękuję za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Do następnego razu. Cześć.